Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym zaprezentować drugą część filmiku związanego z tym malutkim systemikiem. Chciałbym zacząć od tego, co, w jaki sposób powiedzmy, powstał ten system, co mnie skłoniło do zbudowania, w jaki sposób ja go gdzieś tam po prostu wymyśliłem. Pierwszą taką sprawą to jest to, że tak naprawdę ten systemik powstał poprzez moje doświadczenia związane z innymi systemami balansującymi, ich funkcjonowaniem, jak one są stworzone. Zbudowałem go po to, żeby tak naprawdę pomóc większej ilości ludzi, którzy nigdy nie byli w stanie skorzystać z systemu balansującego. Z moich doświadczeń, które pokazują, że ten system naprawdę balansuje całe ciało, nie tylko poszczególne palce. Ten system miał na celu tak naprawdę pomóc osobom, które bez problemu będą mogły go wykonać i po prostu zbalansować swoich znajomych, samych siebie, prawda? Cała w tym momencie, powiedzmy, praca z tym systemem będzie zależała od intencji tych osób i ich chęci. Teraz chciałbym przedstawić tak naprawdę działanie tego systemu, jak on funkcjonuje, jak on działa, jakie korzyści w pewien sposób przynosi, tego typu rzeczy. Pierwsza sprawa to jest po prostu wielka z gansem z żywności. W drugim fiolek, prawda, znajduje się solanka w sporym stężeniu soli. Tutaj akurat dostosowałem gans, który tak naprawdę jest z jagody, z kości oraz CO2-ZNO. Po prostu wkładamy tutaj teraz w tym momencie palec. Często osoby, które używały tego systemu, czują różne mrowienia, na początku na palcu, później pokazuje się to na całej głowie, nosi się to w inne elementy i tak dalej. Trzymają tutaj palec, trzymają go po 10 minut, ale to jest, tak jak mówię, bardzo różnie. Następną rzeczą, jak wiemy, same patche, czyli na przykład w tym momencie te fiolki spełniają funkcję patchy, one same ze sobą, prawda, wchodzą w interakcję. Tu wychodzi lub, jak trzymam tutaj ręce, prawda, też wchodzi, jest jakaś interakcja, ale w momencie, kiedy mamy to urządzonko, po prostu ta interakcja jest dużo intensywniejsza. To jest taki element, który przekazuje informacje z jednej fiolki bezpośrednio do solanki i oddaje z powrotem poprzez element, prawda, czyli przez skrzyżowanie tego lupa, gdzie znajduje się nasz palec. A następnym ważnym elementem to jest to, że ten, powiedzmy, jeden z końców musi trafiać bezpośrednio w fiolkę z żywnością, z gansem żywności, czy z gansami metalicznymi, a drugi musi bezpośrednio trafiać w solankę. To jest takim ważnym elementem tak naprawdę w tym, żeby to wszystko ładnie wchodziło w interakcję. Następną taką ważną rzeczą, co chciałem pokazać i wytłumaczyć mniej więcej obsługę i opowiedzieć o obsłudze zakresu całego tego urządzenia, że teraz każdy z Was jest pewnego rodzaju osobą, która będzie doświadczała elementów ze struktury, tak naprawdę balansowanie swojego ciała. Zakres i sposoby użycia są bardzo duże, ponieważ wymiana fiolek, tak naprawdę dostosujemy fiolkę do każdej potrzeby danej choroby. Tak jak widać, tutaj mam już inną fiolkę z inną zawartością gansów. Dobieram odpowiednie fiolki do odpowiedniej choroby po to, żeby tak naprawdę przeprowadzić odpowiedni balans w danej chorobie, co jest według mnie bardzo istotne. Teraz jesteśmy wszyscy odpowiednimi, powiedzmy, profesorami i każdy z nas będzie robił tysiące doświadczeń z tego zakresu i myślę, że każdy wniesie pewne informacje i wiedzę związaną z tym systemem i z doświadczeniami, które odbył z różnymi gansami z żywności, gansami z innych tak naprawdę metalicznych gansów.
jak nie wiemy, ta sylanka też musi być wymieniana co jakiś czas, ponieważ to jest też ważny element, żeby zmienić co jakiś czas tą sylankę, ponieważ ona też w jakimś tam czasie przestaje odpowiednio funkcjonować. Następną funkcją, którą chciałem przedstawić, chciałbym powiedzieć troszeczkę o palcach, w zależności, który palec wkładamy. Każdy palec, jak wiemy, troszeczkę inaczej działa i tak dalej. Chciałbym przedstawić mniej więcej o palcach, że tak naprawdę, jak tutaj widać na rysunku, kciuk odpowiada za górną część głowy, wskazujący za tak naprawdę korpus, górną część korpusu, jak płuca i tak dalej w sumie, i tak dalej, jak na przykład mały palec odpowiada za kości piszczelowe i stopy. To wynika po prostu z moich doświadczeń, które tak naprawdę przeprowadziłem, związane z tym systemem. U różnych bardzo różne były efekty, ale bardzo podobne odczucia. Jeżeli znamy teraz funkcjonalność tak naprawdę tych palców, jak na przykład mamy problemy z palcami, to wkładamy palec wskazujący, ustawiamy sobie gans bardzo dobrze przystosowany do płuc, jak na przykład gans z czosnku, i wkładamy palec i tak naprawdę trzymając go przez jakieś 10 minut zaczniemy odczuwać różne, po prostu różne mrowienia na płucach związane z tym systemikiem. Jak wiemy, prawda, system jest bardzo ludzki, bardzo prosty. Teraz po prostu zakres tej zabawy się bardzo mocno zwiększy poprzez zabawę naszymi palcami, poprzez dopasowywanie gansów, przez nasze odczucia. Teraz każdy z nas będzie rozwijał tak naprawdę ten element technologii poprzez nasze doświadczenia. Następnym ważnym elementem jest to, że tak naprawdę chciałbym też przedstawić pokrótce, żeby każdy zrozumiał mniej więcej funkcjonowanie przepływu ból tego urządzonka. Z jednej strony mamy po prostu wejście, czyli nasz gaz spełnia funkcję tak naprawdę kondensatora, czyli tak samo wchodzi i wydaje do solanki, jak i wraca drugą, widać, mamy po dwa końce, wraca z powrotem do gazu z żywności. Nasz palec znajduje się tak naprawdę między tymi dwoma lampami, dzięki czemu po prostu interakcja jest wzmocniona i bezpośrednio tak naprawdę odczucia nasze są większe. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację drugiej części tego systemiku, jak on funkcjonuje. Jeszcze pokrótce chciałbym przedstawić dwa, trzy przykłady zdrowienia niektórych osób od tego małego systemiku, jak osoba, która trzymała kciuk w urządzeniu, odczuwała po prostu taki po 10 minutach poszedł taki strzał i osobie, prawda, poprawił się wzrok. Osoba, która była lekko przeziębiona, trzymając tam palec związany z płucami, po prostu zaczęła odczuwać taką jakby ulgę na płucach, na oddechu, gdzie ta osoba miała tak naprawdę duży katar. Jedna osoba, powiedzmy, która ma problemy z kościami, też odczuwała na kręgosłupie, na łopatkach. Więc tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o ten element tego urządzonka. Więc dziękuję bardzo za wysłuchanie. Cześć.